tak ciekawie się złożyło, że najstarsze roczniki są 67 rok, nie ma starszych. A najmłodszy jest. Ja szósty jeszcze, 66. No 63. O proszę, 63. O, jeszcze się tam. 61. 61 nawet. A kto da więcej? Najmłodszy jest. Albo mniej, kto da mniej. Najmłodszy 2002 roku. To której? Co? 2002 rok, kiedy przyszedł absolwent. Znaczy te lata 70. były jakieś takie, jakie ja nie wiem, takie owocne, że najwięcej jakoś bardziej kochają ze szkoły. Ale mi się wydaje, że są tacy, którzy zawsze kochają tą szkołę. Słuchajcie, nie wiem, że pan doktor nie wspomniał o tym, ale nasi absolwenci, ja tylko chciałam powiedzieć z mojego doświadczenia, 15 lat już prowadzę klub emerytów, absolwentów i sympatyków zespołu szkół jakichś elektronicznych, nie chcę było, właśnie energetyk, elektronik. No i słuchajcie, ja spotykam absolwentów, ponieważ ja robię rozmaite imprezy. Na przykład klasa idę do niego, słuchaj, no wiesz co, to sobie nie ma sprawy, stawia, funduje, sponsoruje, słuchajcie, tysiące złotych dają absolwenci. Nie zdawał. Gdy się w głowie wieści, a człowiek, który w 62 roku kończył szkołę, w 62, bo Heniu Wójcik to 62, ma restaurację, serdaczek w Tarnowskich Górach. Nawet w zeszłym roku to zorganizował na Dzień Nauczyciela. Zaprosił nas, ja nie mówię, że on coś tam na uczkę robi, ale kilka imprez, żeśmy tam byli, które on nas zaprasza i tak. Ile lat temu skończył szkołę, słuchajcie. Ile lat temu? Jak trzeba tą szkołę dobrze zapamiętać i kochać, jeżeli się do tego to. Jest jeszcze następny taki absolwent, który no to jest niesamowity Wiesiu Wiśniewski, który był właścicielem Liberty, już nie jest. Słuchajcie, on co roku przez 15 lat zaprasza nas do siebie, do firmy na opłatę. Wystawia. Super, jesteśmy ugoszczeni, dostali pamiątki, pominki i tak dalej. Sponsorował wszystkie fotografie szkoły, wszystkie tomiki, więc bez przerwy, słuchajcie, gdzie, na ogół, gdzie się wrócę do kogo, każdy chętnie mi pomaga. Także to jest to właśnie to, co ja cenię najbardziej ze szkoły. Aha, Mankiewicz, słuchajcie, mamy takiego wspaniałego tego absolwenta, który jest właścicielem Muzeum Chleba, Szkolnictwa i Ciekawostek w Radziemkowie. Słuchajcie, to jest niesamowite miejsce. I to jest niesamowity człowiek. On naprawdę dla ludzi, dla tradycji, dla chleba, dla dzieci żydowo-szkolowych, też ciągle nas zaprasza i wszystkich dzisiaj zaprasza do siebie. Zapraszam wszystkich na 12. Panie Basiu, przepraszam. Skoro można coś powiedzieć, chciałem w imieniu tutaj wszystkich serdecznie podziękować Krystianowi za prowadzenie witryny. Wspaniale to prowadzi, naprawdę. I z powrotem też byś zabrał taką paczkę. Słuchajcie, wobec tego teraz taka mała uroczystość, mianowicie tutaj pan Adam, nasz kochany ojciec, będzie zdejmował uroczyście tą tam. Na razie nie! Tak ma być. Wróci. Czasy się zmieniają. Kochana. Do przodu idzie, ani do tyłu. Dalej będziemy rozmawiać. Ja ci dalej. Ja ci jeszcze raz. Tak jak zawsze lub mnie spyta dziadku, gdzie chodziłeś, ja mu powiem do Elżbiety, a czemu zaraz takiej szkoły nie ma, jak to wygląda? Technikum numer 4 się przyjmuje. Numerowany, może jeden.
Ale a ty już jedziesz? No,